Witam Was w drugiej części. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. I chciałem Wam pokazać tą różnicę, bo niektórzy na pewno tego nie widzieli, ubarwnienia gołębia pod skrzydłem. Więc to może być u różnych gołębi, to nie znaczy jaki jest kolor u góry, na przykład czy jest czarny. Ja wziąłem czarnego, bo on tam najsilniej ma to i więc to będzie najlepiej widać. Tylko go muszę poszukać. O, jest on. To nie jest cały czarny gołąb, ale tu chodzi o to, że Wam chcę pokazać, że pod tym skrzydłem tu jest ciemny. Widać to? Tak, tu jest ciemny. I takiego gołąbka, który tu całe to ma takie ciemne, czy tam troszeczkę jaśniejsze, powinno się parować na gołębia, który ma te lotki i tu pod tym białe. Tak powinno się. Ja też wszystkiego tak nie mogę tak parować, dlatego że nie mam wszystkich, że nie mam połowę i połowę. Więc kiedyś było tak, że u Alfreda Koczego były te gołębie, wszystkie tu pod tym skrzydłem były ciemne. Ja nigdy nie widziałem, żeby on jakiegoś białego, może miał biały, ale akurat nie podniosłem tego skrzydła i po prostu nie widziałem tego. Ale to jest nieważne. To jest, on wygląda jak czarny, ale pod brzuchem nie jest czarny, więc nigdy nie możemy powiedzieć, że to jest gołąb czarny. Jeżeli by on tu był całkiem czarny, to wtedy i tu jeszcze tego grochowego było nie widać, to wtedy byśmy mogli powiedzieć, że to jest czarny. Ale to jest nasz czarny. No bo nie mam całkiem czarnego gołębia. Nawet u Forkamena, jak szukałem kiedyś parę lat wcześniej czarnego, to on też mi mówił, że całkiem czarnego nie ma. Są gołębie całkiem czarne, kiedyś miałem w Polsce, ale teraz nie mam. Więc to jest, chodzi, teraz jeszcze pokażę z białym, żeby to po prostu młodzi hodowcy widzieli tą różnicę, żeby widzieli, to jest biały. Tu ma białe, tu chodzi o to, o cały ty. To jest gołąbek, który ma białe. I teraz Wam chcę pokazać, właśnie to jest późny młody, który jest parowany z połączenia grochowego z niebieskim gołębiem. I sami widzicie, ja jestem z tego niezadowolony. Te paski są za wąskie. One powinny być szersze, powinny być aż tu do końca na dół, powinny być co najmniej dwa albo trzy razy szersze. I więc ten gołąb jest teraz parowany z ciemną samicą. Ale ponieważ ja tylko z tej linii mam grochowego i niebieską samicę, którą Wam zaraz pokażę, ten gołąb jest super. Tylko ma jeden właśnie ten błąd, ale ja wszystkiego, kto ktoś źle parował, za jednym zamachem nie mogę poprawić. Więc taki wyszedł, teraz dostanie ciemną i będę się starał te paski na następny roku Wam pokażę, że te młode po nim już będą całkiem inaczej. Teraz Wam pokażę tych rodziców od tego gołębia. Ten gołąb ma wszystko, jest to piękny, zbudowany, o bardzo silnej muskulaturze. Johan Kandora posiada syna po tej samej matce
i sam wie, o czym ja mówię, jakie one mają muskulaturę. No ten właśnie też ma, jeden jest w Polsce, właśnie jego brat, rok starszy, u hodowcy, którego go pozdrawiam, który jest bardzo chory. I, ale on już ma takiego jednego gołębia, bo te rodzice nie są jeszcze takie stare. I więc wam pokażę. Z czego to wychodzi? To jest ten ojciec. Widzimy jasno grochowy. One już tu strasznie długo siedzą w tym, bo już wcześniej przyniosłem, a nagrałem 1, 2, 3 filmy. Widzicie, jak sami widzicie, ten grochowy tu powinien, te paski powinny też tu zachodzić, nie zachodzą. To już jest taki, jak to się mówi w Polsce, wyjałowiony gołąb. Czy tam już trochę zdegredowany. Ja niekiedy też tego nie mogę wypowiedzieć, ale to jest jeszcze grochowy. I więc, jeżeli on by był ciemny gołąb, czy tam by był tu taki miał jeszcze bardzo dobre te paski, to mógł trochę by tą samicę poprawić, ale on nie jest w stanie tej samicy poprawić, bo ona sama jest uboga w paski. Więc jak można poprawić czegoś, jak czegoś nie ma? Więc to jest ta matka. Ona jako tako jeszcze te paski ma, ale też brakuje jej tu tego. Te paski są za wąskie i ten kolor, ten czarny kolor się gubi. Gubi się. On już się robi blady. Blady można powiedzieć po polsku? No można. Żona mi podpowiada. Więc sami widzicie, jak ten młody miał więcej dostać, czy lepiej to dostać, jak te rodzice tego nie mają. Ona jest słaba, a on też jest słaby. Więc trzeba to w następnej generacji poprawić. Ja te gołębie musiałem tak złożyć, dlatego, że tych gołębi już nie ma. One zostały sprzedane. Więc do tych gołębi nie tego, więc musiałem te połączyć razem, żeby sobie wyprodukować gołębie o bardzo silnej muskulaturze. Po jak ja ją zakupiłem, to jest oryginalna belga, to od razu roczny zrobił 11 konkursów. Parę super gołębi już po niej wyhodowałem. Ludzie już coś mają, hodowcy, koledzy, więc ja tą parę znowu tak połączę, a dopiero w następnym pokoleniu to będę naprawdę poprawiał. To już tą złą robotę zrobił poprzednik, który po prostu, czy nie wiedząc, czytam, nie każdy na to patrzy, więc tak się to stało. Teraz wam pokażę gołębia. Kiedyś takiego gołębia nie lubiłem. Nie lubiłem, właśnie to jest po niemiecku szek. Szek dlatego na Śląsku mówili, jeżeli miał parę białych piórków, to my mówili kończaty, ale szek mi Alfred mówił, że jeżeli ma głowę i tu wól biały i tu jeszcze białe, to jest szek. Szek, czyli chyba pstryczy, jak to się po polsku nazywa, możecie mnie tego, nie wiem. To jest gołąbek od pana Markusa Sotora, od mojego kolegi. U niego widziałem właśnie tego ojca i on był mroziaty. Mroziaty i miał parę białych lotków. A to jest moja najbardziej ulubiona farba. Bo ja takiego w 1974 takiego asa miałem,
chciałbym dalej takiego znowu mieć na Gołębniku i poprosiłem go, żeby on mi po prostu takiego gołębia wyhodował. No, niestety wyszedł taki. Tu widać, że on mroziaty jest, ten ojciec jest mroziaty, ten ojciec nie ma chyba białego główki, ale jest to piękny gołąbek. No teraz mnie akurat mi podziękował na ręce za to, że go chwalę. To jest gołąb z dalekodystansowych gołębi. Ja po prostu go z powodu tej, no jakby to powiedzieć, z powodu tej jego, jej tej farby go chciałem, no taki wyszedł, wcześniej nie wyszły tylko niebieskie, więc ja będę się starał, on jest teraz ciemną samicą, bardzo ciemną beleńską samicą sparowany, będę się starał, może akurat mi taki jeden wyjdzie. To jest całe moje marzenie, szukam już tych gołębi od lat, takiego nie mogę go znaleźć, no ale muszę go trochę wytrzeć, tego gołębia i tego. Nie wszystko się zawsze w pierwszym roku uda. Niestety nie rzucił się tak jak ten ojciec. No, Markus za to nic nie może. A ja sobie tego. Jest to gołąb z linii Golden Prince od Clincho Gino, czy jak to się tam wymawia. Ja mam z tym trochę problemy, z tym hodowcą, z jego nazwiskiem, ale myślę, że to dobrze wypowiedziałem. Ten gołąb został sprzedany, jak ja wiem, co mi Markus opowiadał, za 360 tysięcy euro. Więc tego, którego wam pokazałem, jest ze syna razy córka. No troszeczkę tu jest krzyżówki, ale bardzo mało. Ja to sparowałem z linii na Belensa i przy tej wypadku chcę wam powiedzieć o jednej sprawie. Sobie już to zapisałem, bo parę razy już tego. Jeżeli ktoś myśli, że sparuje, ma dobrego Jansyna, sparuje go własną córką, też jeszcze Jansynką, znaczy wyhoduje imbreda. I jeszcze weźmie innego gołębia, na przykład weźmy Vandenabele i też zrobi to samo, też zrobi imbreda i te razem połączy, znaczy imbred na imbreda i będzie miał dobre gołębie, to się bardzo myli. Nie róbcie tego, bo z tego nic nie będzie. Może na 100 par może jedna wyjdzie przez przypadek, ale tak to nie jest dobra droga. Dużo ludzi, którzy mi chcieli udowodnić, że jest inaczej, dzisiaj po prostu mają wstyd się przyznać, że miałem rację. Ja nie o tą rację nie walczę, bo ja wiem, że tak jest. To wiedziałem już od kilku hodowców. To nie jest nic nowego. Byłoby to bardzo łatwe, to wtedy te wszyscy bogaci ludzie by sobie kupili imbredy i je połączyli razem. I nie, nikt by im nie dał rady. Tak to niestety nie jest. No, może i dobrze, może i źle. Nie wiem, na gołębiach całe życie się uczy, a umiera się nie wiedząc wszystko, więc to nie jest tak. Ja uważam, że z jednej strony gołąb z linii, z drugiej krzyżówka bardzo dobrze pasują, więc tak to ja będę stosował. Teraz wam chcę jeszcze pokazać, jak mi kiedyś mi na przykład Alfred Koczy mówił, jak on parował, on przecież 40 lat swoją hodowlę utrzymał i tego, no on po prostu parował
weźmy na przykład tego 0,19, bo ja będę już do tego przeparował go razy obca samica przykładowo. No i teraz jak te dzieci już miały tylko 50%, tak mi to Alfred mówi. No to teraz znowu tu z tego dalej wziął następne pokolenie, na przykład to była jedynka, gołąb to on już tylko miał, ta jedynka teraz parowa znowu z obcym, obca, no to następne już tylko miał 25%, te pokolenie. I tak długo parował, a tak Alfred mi nie uczył. Mówi tak, Stefan, jak będziesz miał 12,5%, to będzie prawnuczka, prawnuczka, tą sparuj z powrotem na tego 0,19. Tak parował Alfred Koczy. To znaczy nie blisko, więc najlepiej by tu było tak, tu córka, tu obcy samiec i tu znowu, tak żeby iść przez linię, nie tu ze syna, tylko córka, tu samiec, tu znowu by musiała być samiczka, coś tu nie pasuje. Coś tu nie pasuje. 50, tu już musi być 20%. Aha, 20, tu jest te 25%, bo to musi tak pasować. To znaczy tak, 0,19, córka, następne pokolenie syn i znowu córka. I ta córka z powrotem na tego. Tak, tak. Można parować. Pokazał mi kiedyś jeden hodowca, który wziął z jakiejś niemieckiej literatury, ja już takie coś podobne też widziałem, i zrobił w ten sposób. Wziął dwa bracia, to znaczy 0,19 i 0,20. To były bracia. I teraz tak, tego sparował z obcą, tu też było razy obca, ta samica i teraz tak, z tego samca 1,0 sparował ze samicą z tego brata. I tak to robił tak, raz tak, później z powrotem tak, na przemian. I pokazał mi, że w piątym czy szóstym pokoleniu miał gołębie dwa, których nie szło na gołębniku rozróżnić. I dalej dobrze latały. No, w tym wypadku te dwa półbracia, to nie jest żaden imbret, bo on na pewno też tu miał inną samicę, ten też miał, znaczy te same matki były, ale tu już są obce i później po przemianie z lewego na prawy to nie idzie tak jak w linii, którą kiedyś tłumaczyłem, że poprzez córkę i tak jak tu, jeżeli się tu zmieni osobnika, to wtedy już ta linia się tu zrywa, więc tu się parę razy ta linia zrywa, więc może to działać. I tego można by tak spróbować, to znaczy raz a res następne tenate, później te znowu do tego, także na przemian krzyżowane od tych dwóch braci. Alfred jeszcze mi dał jeden przykład, ten sam jak tu, to znaczy to, można wziąć dwóch braci i jeżeli tego, to można z tych dwóch braci 12,5% razy 12,5% sparować, ale tylko raz. Tak mi powiedział. Tak można też zbliżyć trochę tego. Wiadomo, że tu w tym wypadku 50, 25 i 12, bo to należy do tego. 12,5%, popatrzcie ile tu jest obcych partnerów.
I tu też były, u tego jego brata były te obce partnerowie, więc tych dwóch braci, nie ten przykład, bo to jest zły przykład, tylko dwóch braci tak na 12,5% i ten brat, ten drugi też 12,5%, jeżeli tam samiczkę z tego samca można złączyć, bardzo dobrze to funkcjonowało u Alfreda Koczego. To była tak zwana linia gołębi, on po prostu miał każdego gołębia z drugim, był lekko spokrewniony, bo poprzez tyle lat, później jak 40 lat tak parował, to jakoś tam gdzieś się te gołębie zbliżyły, chociaż on tam miał te czerwone osobne, to były jego gołębie, jak mi mówił, z Raciborza je sprowadził i wtedy się go pytałem, to mi mówił, że to były brykopsy gołębie, no to wiadomo, że to już była całkiem inna, później miał te ciemne, miał te niebieskie, więc te gołębie były trzy różne linie i to trzeba czasu, zanim te gołębie, przecież gołębie mogą być 5-6 lat razem, jak dobra para rozbudowa jest, to więc czas leci i tak 40 lat się utrzymał. Ale co u niego, u tej gołębi było bardzo dobre, że on już pod koniec też już miał kłopoty. On potrzebował świeżej krwi. On już ją szukał. Jego syn przyniósł od rducha, a Alfred mówi, ale te gołębie nie mają w ogóle oczy. No i bardzo dobrych oczy. Mu to nie pasowało, żeby tego, ale próbowali to. Wiem, że tam z tego za dużo nie wyszło. Ja sobie mogę wyobrazić, bo sam wtedy tego jednego partnera widziałem z tymi białymi oczami. To wiem, jak Alfred był niezadowolony, może i te gołębie by leciały, ale on już je na pewno głowy poukręcał, zanim one coś pokazały, dlatego że Alfred był wściekłym znawcą oczy i białe oczy do niego była czarna ta... No, czarna szmata, czy jakieś czarny ten zasłona do niego. Złe oko to gołąb już był bardzo mało, był w tym wartościowy. Więc jeżeli ktoś tego nie zrozumiał, ale to jest bardzo proste, znaczy tu obca, tu znowu obca, tak, że dojdziemy do prawnuczki, która będzie miała 12,5%, tą parujemy z powrotem i tak możemy tego. Możemy później czwartą albo piątą linię na trzecią parować, bo to jest to samo, tylko się przesuwamy. Też tak można parować, można tak parować. Tu bym był przy tym wypadku troszeczkę ostrożny. Jeżeli tak, to z dwiema obcymi, które nie mają nic ze sobą do czynienia, bo jeżeli tu będzie pół jasynka, a tu będzie cała jasynka, nie, tu nie może być, bo to już jest jasyn, to jest przykład, ta 0,19, żeby to było dobrze zrozumiane, ale jakby tu na przykład była delbarka, a tu by była horemanska, to były całkiem inne gołębie, to może być. Na przykład Horeman to były czerwone gołębie, Widyn, czy tam ciemne gołębie, a tu by była na przykład Delbarka, to super to idzie, dlatego że tu jest całkiem obce, tu jest obce, te dwa są bracia, nie wiadomo ile one po rodzicach, czy one, choć one braćmi są, to może ten mieć 75%, a tylko 25% z ojca, czy tam z matki, to się może różnie podzielić, więc brat z bratem, tak samo jest w życiu, w ludziach, jeden jest profesorem brat, a ten drugi po prostu nie mógł skończyć szkoły. Więc tak to jest w gołębiach też.
Na tym będę kończył. Myślę, że troszeczkę Wam pokazałem o tym parowaniu, o tych paskach. Tak samo jeszcze krótko Wam powiem. Nie jestem zadowolony z gołębi, z kolorów tych woli na tym wolu, bo kiedyś miałem gołębie o pięknych kolorach. Później tu w Niemczech też jeszcze miałem od pana Kluta. To były jansyny o pięknych kolorach. Czemu tak było? Bo tam te poprzedniki były czerwone. Tak jest te moje wytłumaczenie. Ja wprowadzam w tej chwili czerwone do wszystkich liniów. Do Belensów wprowadzam, do tego będę wprowadzał czerwone i będę widział, czy te kolory na tych wolach czy się mi poprawią. W tej chwili jest to katastrofa. Szukam takich gołębi w Belgii, nie mogę znaleźć, nigdzie ich nie ma. Po tych pięknych kolorach, kto tego nigdy nie widział, to nigdy nie będzie wiedział, o czym ja mówię. Ale możecie sobie popatrzeć. Tam jest jeden film na YouTubie bodajże od pana Walędziaka, jeżeli się nie mylę. I on o tych wolach też kiedyś mówił. Myśmy na ten temat już rozmawiali. Pozdrawiam pana Andrzeja, chyba pan Andrzej ma na imię. Pozdrawiam go, więc on wie, o co chodzi. On takie gołębie posiadał. Ja też wiem, o co chodzi. Dużo ludzi w Niemczech, jak to pierwszy raz powiedziałem w 1992 czy 3, to patrzyli na mnie jak byk na rzeźnika, nie wiedzieli, o co chodzi. Dopiero po paru latach jeden hodowca, który gdzieś tam innego gołębia zauważył, to mi zwrócił na to uwagę, mówi: teraz wiem, o czym ty kiedyś już 10 lat temu mówiłeś, a przecież ja mam jednego gołębia grochowego, ma ładne kolory na wolu i więc myślę, że z nim najszybciej to poprawię. Jeżeli te młode już będą to miały, to będę miał potwierdzenie, że w dobrym kierunku idę. Co chciałem powiedzieć, że te czerwone wprowadziłem, to nie będzie tak szybko, bo to potrwa dwa, trzy pokolenia. Może się to szybciej uda niż myślę, a może to też trwać dłużej. Na tym będę kończył, pozdrawiam, życzę dobrych lotów, dobrej pogody. Jeszcze chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Co każdemu hodowcy, gdzie tylko jestem, powtarzam. Jeżeli będziecie teraz będziecie mieć młode, będą się kluć, nie zapomnijcie o paszy mineralnej, to znaczy Wispumin, to jako przykład podaję, czy tam innej, jak się nazywają. Nie zapomnijcie, żeby to gołębie w dostatku miały, bo jeżeli to zapomniecie, będziecie mieć nieładne młode, będą chorowały, nie będą kości rozwinięte. Gryt jest ważny, ale najważniejsze jest pasza mineralna, tam kalcjum, gdzie jest i tego nie wolno zapomnieć. Ja taki przypadek miałem, więc na każdym gołębniku, gdzie wchodzę, a widzę, że tam tego nie ma, to od razu dzwonię dzwonami, więc hodowca podaje, te gołębie się chcą udusić od tej paszy. Na razie dziękuję, dobranoc.